Dobrych przyjaciół nie można mieć w dużych ilościach. Jakoś zawsze miałem dwóch, trzech. Czasami te przyjaźnie brały się z tego, że się było w jednym pokoju studenckim. Także jeden z moich przyjaciół, Andrzej Kosowski, właśnie stąd, że byliśmy w jednym pokoju, ale jak się jest w pokoju pięcioosobowym, to nie każdy może być przyjacielem. A ja pamiętam, że jak na pierwszym roku byłem w pięcioosobowym pokoju studenckim. I to te przyjaźnie nie kwitły tutaj.